Witajcie kochani, zapraszam was dzisiaj na nowego vloga po krótkiej przerwie, chyba tak mi się wydaje, z miesiąc mnie nie było. No i odpowiem tutaj na pytania, czemu mnie nie było. Niektórzy na mnie czekali, niektórzy kręcili jakieś afery, więc aferka. Zobaczymy, co da się zrobić, zapraszam do oglądania. Stwierdziłam, że właśnie rozpocznę sobie dzisiaj nagrywanie tego krótkiego wstępu w górach, bo ostatnio bardzo polubiłam wycieczki górskie i tutaj bardzo fajnie, chillowo się czuję. Na początku przede wszystkim chciałabym podziękować tym osobom, które na mnie czekały, które pisały na przykład takie komentarze, że Paula, super, że wracasz, mam nadzieję, że wypoczęłaś, i które po prostu rozumiały, że różne sytuacje w życiu się dzieją. Sorry za te przerwania, ale po prostu co jakiś czas mi tu wiatr wieje i chciałabym, żeby dobrze mnie było słychać. Przede wszystkim takich osób, które są przychylne, jest mniej więcej, więc od tego chciałabym zacząć, bo wiele osób, gdy odpowiada na jakieś takie bardziej negatywne czy zadymiarskie komentarze, zapomina o tym, że wiele ludzi ich supportuje i wspiera. No i tak, ludzie, którzy szukali afery, dzielili się na dwa obozy. Albo śmierć, albo ciąża. Myślę, że którakolwiek z tych opcji by nastąpiła na 100%, byście się o tym dowiedzieli. Nie pominęlibyście takiej informacji. W sumie tak się trochę dziwię, bo mam 26 lat, więc do grobu jeszcze się nie wybieram. A ciąża, no to co? Idę sobie teraz pod górkę, to zaraz usłyszę, że jestem w ciąży, no bo nie mam kondycji. Sapię, światło mi oświeca. Jesteś po prostu ulana. Nagrywam już setny raz kawałek o tych ciążach, ale nie chcę być niemiła. W sumie nawet powinnam być za to niemiła, bo szczerze, to nie jest niczyja sprawa. Uważam, że pytania o ciążę są nie na miejscu, a czuję zażenowanie, czytając już setny raz takie rzeczy. Przytyło mi się może z 5 kilo, a nawet jakby przytyło mi się 50 kilo. To tak naprawdę jest to moja sprawa. Jakbym była na przykład chora, to musiałabym się komuś tłumaczyć? Może bym nie chciała. Rozkładam ręce. Szczerze, wiem, że ludzie chcą dobrze, wiem, że się tym im po prostu interesują, ale tyle się o tym mówi. Po prostu tyle się mówi, żeby nie zadawać takich pytań. A jeśli chodzi o moją figurę, powiem szczerze, nie jestem laską z Instagrama, która wypina się do zdjęć. Układa się tak, żeby jak najchudziej wyglądać. Mam to gdzieś. Na jednym zdjęciu wyjdę lepiej, na drugim wyjdę gorzej, ale mi się podoba zdjęcie, to dodaje. Ale później można mieć naprawdę ostre rozkminy, czy ludzie przypadkiem nie będą uważać, że jestem gruba, czy ludzie przypadkiem nie wyczają, że tu jest trochę brzuch odstający, bo się bluzka zawinęła. Myślę, że was też to może spotykać, bo kiedyś nie było czegoś takiego, Instagram, Facebook nie dodawało się tylu zdjęć, a teraz ludzie kminią totalnie wszystko. A jak mnie nie było, no to totalnie sobie odpoczęłam od internetu. Tak naprawdę nie planowałam tej przerwy, nie wiedziałam, ile ona będzie trwała. Odłożyłam komputer, odłożyłam telefon, nigdzie się nie udzielałam i powiem wam, że nagrywam filmy na YouTubie już 8 lat i tak naprawdę nawet jak jeździłam na jakieś wakacje, to nie odpoczywałam, bo ciągle w mojej główce tutaj było jakieś rozkminy filmowe, co tu nagrać, co tu zrobić, co mnie czeka. Wracam teraz totalnie pozytywnie nastawiona, z dobrą energią, aż po prostu mi się chce góry przenosić, a ja w górach. Za co lubię YouTuba? Przede wszystkim za ludzi, za to, że mogę sobie z wami pogadać, więc z chęcią poczytam wasze komentarze. Odnośnie tej całej sytuacji, odnośnie rozkmin, odnośnie wymagań, oczekiwań, aferowań, szukań jakichś zamętów ludzi. Napiszcie, co sądzicie, nawet jeśli nie komentujecie, to będzie dla mnie naprawdę bardzo miłe, jeżeli tutaj się pojawicie. A dla tych osób, które mają swoich ulubionych vlogerów i myślą, że oni pokazują wszystko, bo być może pokazują dużo, uwierzcie mi, że nikt na YouTubie nie dzieli się całym swoim życiem. Moja gadanina paplanina już się kończy. Jak mnie nie było, coś tam ponagrywałam, więc wam wrzucę teraz. I kolejne vlogi będą już niedługo, bo teraz właśnie będąc w górach, też nagrywamy następnego vloga. Będzie zupełnie o czym innym. Phoebe jedzie zaraz do fryzjera, do groomera, żeby ostrzyć tego psisko. Zobaczcie, zarośnięte na maksa, więc zobaczycie za chwilę jej metamorfozę. Panda też się cieszy, bo jedzie i poprosimy, żeby ściąć troszeczkę na łebku, bo już trochę też jest zarośnięta. Gdzie ty idziesz? Gdzie lecisz? Łysenek! Cześć! Cześć, łysy. Aż panda musi obwąchać, dowiedzieć się, co się dzieje. Panda, chcesz zostać kierowcą? Już was wypuszczam. Teraz będzie reakcja Stelli, bo Stella zawsze po fryzjerze bardzo chce wąchać Fibuszkę. Chodź. O! Jest wąchane. Nowy pies? Nowy pies przyszedł. Zaraz zrobimy reakcję babci. Idziemy, idziemy. Babciu! Całkiem teraz, nie ten. Nie ten pies?
I on ma oczy i ten. Oczy macie. Przyżony króciutko. Tak. A miałam powiedzieć, że mu łepek dobrze wystrzygła. Dobrze wystrzyżony. Bo on taki duży miał. No, co robi po powrocie Fibek? Jemy, jemy. Ale się tarza. Krecik! Kto pamięta Krecika? A ty się denerwujesz na niego, tak? Co on robi? Kolejnego dnia panda też pojechała na strzyżenie. Zobaczcie, jak wygląda. Fibi wróciła od fryzjera, już się bawił. Łacio, jesteś Łacio. Patrz, jakie ma łaty na dupku. Wąchacie się? Fiba, nie poznajesz pandy? O, jak leży, pięknie. Teraz będziecie się bawić razem, tak? Ale zabawy. Co wy robicie pod tym stołem? Ale się wąchają. Ślicznie. Jaki łebek mały, kochany. Siostruńki, więc taka jesteś spokojna teraz, co? Kto się tak bawi? Fiba, nie licz jej cały czas. Pokażę wam teraz moje zakupy spożywcze Holsjaty z Ikei niezniszczalnej, więc na początku kwiatki. Tulipany, była jakaś promocja, w aplikacji był kupon i można było kupić je za pół ceny. Jest tydzień włoski, więc kupiłam trochę rzeczy, jak widzieliście, trzeba patrzeć naprawdę na daty, bo kupić mocno przeterminowany produkt trochę słabo. Tutaj mam takie fajne rogaliki włoskie, naprawdę we Włoszech jest tego mnóstwo. I moje ukochane ciastka. Jak byłam we Włoszech, to mnóstwo firm właśnie ma te ciastka z gwiazdkami. One są mega smaczne, więc jeżeli chcecie spróbować dobrych ciastek czekoladowych, to polecam je. Wzięłam makaron w kształcie serduszek. Coś takiego ciekawego. Postanowiłam przetestować mięso wegańskie, mielone. Zobaczymy, czy będzie smaczne. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj są burgery, a tutaj takie zwykłe mięsko. Trafiłam na jakiś dział promocyjny i wzięłam dwa mydełka i były one przecenione. Naprawdę bardzo dobra cena. Złoty 34. Takich jedzeniowych rzeczy na przecenie znalazłam za 4,50. Takie cukierki, Mozart. I tym jestem zachwycona. Również na przecenie udało mi się to znaleźć. Mam tutaj balsam do ciała, aloes i arbus i mydełko, aloes i winogrono. Mydełko z 16 przecenione na 8 i taka sama cena balsamu. Rewelacyjnie pachnie, wącham już arbus. No i super, że jest pompka. Na lato będzie idealny. Moja mama wzięła coś takiego, wynalazek. Dosyć śmiesznie to wygląda. Mamy tutaj poduszeczkę i skarpetkę a la japonka i to do szpilek można nosić. Nie słyszałam nigdy o niczym takim. Wzięłam moje ulubione bułki bawarskie. Polecam je spróbować, jeżeli jeszcze nigdy ich nie jedliście. Jak widzicie, troszkę mam tutaj słoików, a to dlatego, że teraz jest ten tydzień włoski. Ja uwielbiam włoskie jedzenie, więc wtedy właśnie kupuję różne takie ciekawostki. Tutaj mamy sos pomidorowy z boczkiem wędzonym. Pomidorki z ricottą. Mam tutaj jeszcze z tej firmy bardzo popularny, bardzo dobrej Barilla, również taki sam sosik. I z innej firmy też wzięłam z boczkiem taką pasatę. To jest mega ciekawe. Sos pomidorowy z tuńczykiem. Oprócz tego wzięłam w puszce pomidory pasaty, tutaj mam z bazylią, a te drugie to czosnek i cebulka. Moja mama wzięła sos carbonara i tutaj jakaś pasta paprykowa. Mam tutaj marmoladę pomarańczowa z dużymi kawałkami pomarańczy. Musiałam wziąć ten soczek, ponieważ mamy tutaj marakuję i to jest smoothie. Pomarańcza, mango, marakuja. Dla przetestowania wzięłam yerba mate w puszce. Ta jest taka zwykła, klasyczna, a ta o smaku mango. I taki napój w puszce. Kiedyś kupowałam to w butelce plastikowej, bo to jest bez dodatku cukru. Tutaj mamy H2 owoc z pomarańczem i z pomarańczą i jabłkiem. To jest bardzo fajne do zupy. Piramidka smaku. Tutaj mamy do zupy akurat do rosołu, ale są też do zupy pomidorowej. To wygląda jak taka herbata w piramidkach i mam tutaj makaron kolorowy. I dla przetestowania to chyba jakaś nowość, lemoniady lidlowe. Tutaj mamy miętan, jabłko, cytryna, truskawka. Tutaj jest mięta, jabłko, cytryna, a tutaj jest jeszcze z dodatkiem rabarbaru. Zamówiłam lunch, już wam pokazuję, co tutaj jest. Już od razu może od deseru zacznijmy. Więc mamy tutaj babeczkę z pistacjami, tutaj są gołąbki i krem, zupa z groszku. Jeszcze w gratisie widzę jakieś soki przyszły. Takie koktajle, jabłko, mango i dynia. A ta gada przez sen.
będę sobie robiła moje ulubione ostatnie śniadanie, czyli twarożek ze szczypiorkiem i do tego dodam jeszcze jogurt naturalny. Kanapki zrobiłam na ciemnym pieczywie i do tego moja ulubiona herbata z Tecane, biała z cytrusami w takim pięknym kubku z flamingiem. A do śniadania oglądam sobie kanał Azjatycki Cukier. Kto ze starego YouTube'a, ten zna. Tutaj akurat jest live z okazji 10-lecia tego kanału, także ja chyba Basię oglądam od jej początków. Trochę było ostatnio czasu na poczytanie książek, więc bardzo z tego się cieszę. Pozamawiałam naprawdę ich mnóstwo. Nie będę póki co wszystkich pokazywała. Nie chcę też czytać rozkmin odnośnie tematów, które mnie interesują, więc Położna z Auschwitz. Tego jeszcze nie czytałam. Interesują mnie książki oparte na opowieściach prawdziwych, więc jeżeli macie mi do polecenia właśnie, czy to jakieś wojenne książki, opowiadania, to koniecznie dajcie znać. Tutaj książkę, którą już pochłonęłam, jest to pierwsza część z sagi Siedem Sióstr. Jest to saga rodzinna. Trochę dzieje się w starszych czasach, trochę w obecnych. Troszkę na mitologii, na astrologii, więc naprawdę dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Też są przedstawiane prawdziwe, faktyczne historie. Polecam. No i słuchajcie, mam tutaj już drugą książkę. To sobie kupiłam i powiem wam o świetnym sposobie, co ja ostatnio robię. Jest mnóstwo dzieciaczków, którym trzeba pomóc. Różne choroby, SMA i tak dalej. Wiele z licytacji charytatywnych, grupy na Facebooku, wpadajcie tam, bo na przykład te trzy książki zamówiłam sobie na licytacji charytatywnej. Zobaczcie, one niby są używane, ale wiecie, jak raz przeczytacie, to naprawdę no nie widać żadnego zużycia. Mam tutaj od tej samej autorki książkę Drzewo Anioła, Sekret Listu, no i właśnie chyba czwartą z serii Siedem Sióstr, więc jeszcze mam kilka do dokupienia. Dajcie znać, czy wiedzieliście o takich licytacjach charytatywnych. Jeśli nie, to koniecznie coś zalicytujcie, bo naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. Te grupy licytacyjne to jest odkrycie z zeszłego roku u mnie. Słuchajcie, mnóstwo rzeczy kupiłam. Ja wam kiedyś na 100% nagram film, gdzie pokażę kolekcję rzeczy z licytacji charytatywnych. Wiadomo, trzeba mieć troszkę na to czasu, żeby posiedzieć, poszukać, co nas interesuje. Można też samemu coś wystawić. Ja też coś tam wystawiałam. No i 100% pieniędzy idzie w moim przypadku na fundację Się Pomaga. Są naprawdę różne te zbiórki. Dla mnie to jest totalny hit. Jeżeli jeszcze nigdy na czymś takim nie byliście, no to zobaczcie, bo tam po prostu dzieją się cuda i dzięki tym licytacjom tyle pieniędzy jest zbieranych. Naprawdę. Ludzie, którzy zajmują się pomocą dla chorych dzieci, to po prostu wymyślają tam takie rzeczy, takie licytacje, że ja po prostu podziwiam te wszystkie osoby i zawsze chętnie się włączę, żeby coś wylicytować. Ostatnio pani mi z Poznania przywoziła cudny lampion, ale no tak jak mówię, zostawię sobie to do tego filmu, bo myślę, że padniecie, jak zobaczycie, co ja z tych licytacji mam. Nagrywałam wam ostatnio odcinek o ukrytych promocjach w Rossmanie, gdzie można kupić rzeczy dosłownie za grosze, dlatego że po prostu są wycofywane, niektóre są przemetkowane, niektóre po prostu bierzemy do czytnika i wyskakuje nam cena na przykład 4 zł. Zapłaciłam za opakowanie kapsułek do prania, 14 sztuk i dokładnie ten rodzaj był w tej promocji. I słuchajcie, no nie w każdym Rossmanie to jest. W większości to jest bardzo szybko wykupione, trzeba być sprytnym. Czasem wiadomo, wykupują to też pracownicy. Mi się udało dostać właśnie te dokładnie opakowania, tylko 14 sztuk. Są w tej cenie, w większej pojemności są już droższe. Mydełko w piance za 4 zł. Czy to jest jakaś dobra cena? Moim zdaniem tak. Były też uzupełnienie, wkłady. Mam je, ale zostawiłam je w domu rodzinnym. I tutaj płyn do prania Surf również za 4 zł. Tutaj na 20 pran nam starczy. A opakowanie litrowe, więc całkiem spoko. Tutaj tak jakby zapach, odświeżacz do ubrań do prania z Woolite i też za 4 to zgarnęłam. I 3 kolejne produkty do czyszczenia. Mamy tutaj odplamiacz ekspresowy, dywany wykładzina, tapicerka, obicia i odkurzanie również za cenę 4 zł mi się udało, więc możecie szukać konkretnie tych produktów. Może akurat wam się uda znaleźć, ale tak jak mówię, raczej są to ograniczone ilości z racji tego, że te produkty, z tego co mi się wydaje, wycofują. Ja nie jestem pracownikiem Rossmana, nie wiem czy u was w sklepie to będzie, możecie sobie sprawdzać dostępność na stronach. To jest po prostu taka moja rozkmina osobista, którą się wam dzielę, bo nie widziałam takich filmów na YouTubie o tych ukrytych promocjach. Wieczorną pielęgnację, czas zacząć. Chciałam z wami zrobić maseczkę. Zobaczcie, jak ona śmiesznie wygląda. Jest to maseczka z takimi okularami wenecka. Właśnie z Wenecją mi się kojarzy, ale wiadomo, koreańska maseczka najlepsza. Zaraz zobaczycie, jak ja w niej wyglądam, bo sama jestem ciekawa. Maseczka przeciwzmarszczkowa. Do Wenecji sobie w tym roku nie pojadę, to chociaż sobie maseczkę zrobię. A co? Jeszcze nosek.
No niezły ten nadruk ma, co? Ile ja mam w tym siedzieć? 10-15 minut. Już mi tutaj odstaje troszkę. Pielęgnacja twarzy zakończona. Troszeczkę mam tutaj pozostałości jeszcze po tych niedoskonałościach, niestety po maseczce. Ale testuję dużo różnych nowości. Mam też może troszkę zaczerwienioną twarz, ponieważ wykonywałam również masaż, więc myślę, że za jakiś czas mnóstwo rzeczy wam poopowiadam o pielęgnacji. Głównie azjatyckiej, ale również do tego można wykorzystywać polskie produkty, więc jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie koniecznie kanał, dzwoneczek, cokolwiek z tego zróbcie, pomożecie mi, żeby po prostu te filmy wam się dalej wyświetlały. YouTube będzie miał taki znak, że wam się to po prostu podoba, a ja będę wrzucała, mam nadzieję, jak najczęściej te filmy, bo jak widzicie, uśmiech od ucha do ucha jest i energia pozytywna jak najbardziej. Buźka, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa, pa.